Bardzo się cieszę, że zostałam poproszona o to, aby poprowadzić dzisiejszą imprezę. Będzie to mój debiut, także nie ukrywam, troszkę tremy jest, bo na co dzień występuję śpiewając, ale nigdy jeszcze nie zapowiadałam, ale z tego bardzo się cieszę. Otoczenie pięknych panów myślę, że pomoże mi pokonać tę tremę. To jest taniec połączony ze sportem. Można to nazwać, że to jest zawodem, wiesz, bo ja się z tego utrzymuję tyle lat i wiesz, i to funkcjonuje. Także wiesz, ani sport, ani jakie hobby, bo wiesz, nikt tego nie robi dla zabawy. Chyba że wiesz, ktoś, nie wiem, z chłopaków robi to jako, wiesz, dla przyjemności tylko. Nie? Ja to robię jako zawód. Nie? Czyli jestem tancerzem, choreografem i tancerzem erotycznym. Kiedyś to był sposób na życie, zarobkowanie, teraz biorę to pod zabawę. 12 lat tańca, praktyki daje jednak jakąś tam satysfakcję, więc ogólnie teraz to się dobrze bawię przy tym. To można połączyć, bo to jest i pasja, i dobra forma zarobku. Chociaż ja normalnie od poniedziałku do piątku normalnie pracuję jak każdy zwykły człowiek, a tańc traktuję jako formę zarobkową, dodatkową w weekend. Ja myślę, że oczywiście możemy to traktować w kategorii sportu, bo przecież każdy z dzisiejszych mężczyzn będzie bardzo wysportowany, żeby utrzymać taką sylwetkę. No to nie tylko na co dzień ważny jest trening, odpowiednia dieta, żeby utrzymać niską tkankę tłuszczową. To jest bardzo trudne, więc ja to traktuję oczywiście jako sport. Czego ja się spodziewam? Przede wszystkim dobrej atmosfery, bo po to tu jesteśmy, nie? Żeby te panie się trochę pocieszyły. Najważniejsze, żeby ten pokaz zrobić ze smakiem i żeby to wyglądało dobrze, a nie żeby ktoś czuł zażenowanie. Z doświadczenia wiem, że zawsze taka nutka tej tajemnicy, która jest tam zakryta, jest zawsze jak najbardziej okej, bo sytuacje są różne, występy są też różne, czasami panie dużo sobie pozwalają w czasie takiego występu, więc trzeba zachować ten dystans do siebie, do publiczności, do ludzi, którzy to odbierają. Z mojego punktu widzenia i zawsze to byłem tego zdania. Nie spoufalać się, nie pić alkoholu, nie przejeżdżać pod wpływem alkoholu, nie spóźniać się, być w miarę przygotowanym, jeżeli chodzi o stroje, o muzykę, żeby to wyglądało w sposób profesjonalny, zawodowy, jeżeli ktoś podchodzi do tego bardzo poważnie. To jest tryb życia pod linijkę, nie wiadomo, trzeba trzymać dietę, trzeba ćwiczyć, trzeba trenować taniec, trzeba inwestować w stroje, żeby i to z roku na rok musisz zmieniać, musisz cały czas inwestować, nie? W siebie, bo to wiadomo, w siebie inwestujesz, a później to plusuje, wiesz, w twojej pracy. Faktycznie, trzeba dobrze wyglądać, trzeba trzymać dietę, co najmniej kilka razy w tygodniu, w miesiącu odwiedzić siłownię. Jest to ciężka praca, to nie jest takie wyjście na 3-5 minut, tylko to jest takie 8 minut ciężkiego wysiłku na scenie, żeby każdy był zadowolony. Chociaż nie zawsze to jest odbierane dobrze z drugiej strony, bo gusta są różne, ale tak mówię, no, 8 minut to jest takiego ostrego poweru na scenie.